Kilka dni temu na moim kanale pojawiła się recenzja smartwatcha LG G Watch R wraz z moją subiektywną opinią na temat systemu Android Wear. To jednak nie jedyny smartwatch, jaki miałem w ostatnim czasie okazję testować. Jak zapewne zauważyliście po rozpakowaniu na kanale, miałem również Motorola Moto 360. Który zegarek jest lepszy i dlaczego? Postaram się odpowiedzieć Wam w moim porównaniu. Zapraszam do oglądania. Rozpocznijmy od najbardziej spornej kwestii, czyli budowy i designu. Oczywiście to, który jest ładniejszy, jest kwestią gustu i zdania są tutaj bardzo podzielone. Moim zdaniem Motorola Moto 360 wygląda nieco jak przerośnięty zegarek dla pań, a LG G Watch R bardziej przypomina klasyczny zegarek męski. Przyglądnijmy im się jednak z bliska. Oba są wykonane ze stali. W LG G Watch R znajdziemy w pełni okrągły ekran OLED o średnicy 1,3 cala i rozdzielczości 320x320 pikseli. Zegarek jest sprzedawany ze skórzanym paskiem, który jest dość tandetny. W Motorola Moto 360 ekran jest większy i ma średnicę 1,56 cala. Nie jest w pełni okrągły jak w przypadku LG i na dole znajdziemy czarny pasek, po którym znajduje się niezbędna elektronika. Rozdzielczość na wyświetlaczu w Motorola to 320x290 pikseli. Moto 360 również w standardzie mamy skórzany pasek, który tutaj jest bardzo porządny, a za oceanem są również wersje z metalową bransoletą. W obu przypadkach możemy prosto wymienić pasek na inny o grubości 22 mm. Ja zmieniłem swój na bransoletę w LG G Watch R. Jeśli chodzi o wymiary, to te są bardzo przybliżone. Moto 360 ma 46 mm długości i szerokości i 11,5 mm grubości. W G Watch R mamy 55 mm długości, 45 mm szerokości i 9,7 mm grubości. Postawione obok siebie są niemal identycznej wielkości. G Watch R waży o 2 gramy mniej niż Moto 360, jednak to Motorola sprawia wrażenie solidniejszej. Wyświetlacz Moto 360 jest chroniony szkłem Gorilla Glass 3, które wystaje ponad korpus i niestety może być podatne na zarysowania. W G Watch R sytuacja nie wygląda lepiej. W sieci są sprzeczne informacje odnośnie tego, jakie szkło pokrywa ekran, jednak jedno jest pewne. Ani w Moto 360, ani w LG nie znajdziemy szkiełka szafirowego, czyli w obu przypadkach warto zainwestować w protektor. Oba modele posiadają certyfikację IP i są odporne na zanurzenia do 1,5 metra głębokości na okres do 30 minut. Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, to tutaj niekwestionowanym zwycięzcą jest LG G Watch R. Na początek procesor. W LG znajdziemy procesor Snapdragon 400 taktowany zegarem 1,2 GHz, a w Moto 360 przestarzały procesor Texas Instruments OMAP 3. Pamięć RAM i pamięć wewnętrzna w obu modelach jest jednakowa i mamy tu 512 MB RAM i 4 GB pamięci wewnętrznej. Kolejną znaczącą różnicę znajdziecie w pojemności baterii. W Motorola ogniwo ma pojemność 320 mAh, podczas gdy w LG jest o 20% większe i ma 410 mAh. Przejdźmy do wyświetlaczy. Jak już wspomniałem wcześniej, w LG mamy w pełni okrągły wyświetlacz o średnicy 1,3 cala w technologii OLED, a w Motorola wyświetlacz LCD o średnicy 1,56 cala. Większy wyświetlacz o podobnej rozdzielczości w Moto 360 przekłada się na mniejsze zagęszczenie pikseli, które jest dostrzegalne gołym okiem. Jasność i kolory są niezłe w obu modelach, jednak technologia OLED w LG G Watch R ma ogromną przewagę nad LCD. W przeciwieństwie do LCD, w ekranach OLED nie ma podświetlenia tła, a każdy piksel włącza się indywidualnie. Dzięki temu obraz z czarnym tłem zużywa minimalną ilość energii. Dzięki takiej technologii LG G Watch R w trybie gotowości stale wyświetla godzinę. Motorola tymczasem przez większość czasu ma wyłączony ekran. Oba reagują na ruch nadgarstkiem. W LG brakuje czujnika światła otoczenia, przez co w ustawieniach nie znajdziemy automatycznej jasności ekranu, którą ma Motorola. Oba smartwatche pracują pod kontrolą systemu Android Wear. Motorola posiada kilka dodatkowych aplikacji preinstalowanych od producenta, które ładnie prezentują się na zegarku. Na liście mamy również różne tarcze zegarów.
Jeśli chodzi o płynność pracy, to oba zegarki spełniają swoją funkcję i w pełni wykorzystują funkcjonalność Android Wear. Podczas mojego testu szybkości działania, Motorola zazwyczaj potrzebowała kilka sekund dłużej, by zareagować na komendy. Jak już wspomniałem przy okazji specyfikacji technicznej, bateria w LG G Watch R jest o ponad 20% większa niż w Moto 360. Dodatkowo w LG mamy również mniejszy wyświetlacz. Ciężko przeprowadzić dokładne porównanie czasu pracy, bo w Motorola ekran przez większość dnia jest wyłączony, podczas gdy w LG korzystałem z funkcji wiecznie włączonego ekranu. Nawet w takim trybie pracy LG G Watch R często wytrzymywał na baterii 3 dni, podczas gdy Moto 360 brakowało zasilania już nawet po jednym dniu. LG G Watch R posiada piny z tyłu, które służą do ładowania dedykowaną magnetyczną stacją dokującą. W Moto 360 mamy bardzo fajną podstawkę do ładowania indukcyjnego, która pięknie prezentuje się jako zegar przy łóżku w sypialni. LG G Watch R jest oczywistym zwycięzcą porównania, jeśli chodzi o specyfikację techniczną i funkcję. Zegarki są jednak często jedynym elementem biżuterii u panów i o wyborze zapewne zadecyduje tutaj wygląd. Ja uważam, że żaden z nich nie jest wart ceny wynoszącej około 1000 zł i warto wstrzymać się jeszcze z zakupem i poczekać na kolejną generację inteligentnych zegarków. Mam nadzieję, że moje porównanie Wam się spodobało. Napiszcie w komentarzach, który ze smartwatchy podoba Wam się bardziej. Już wkrótce na kanale pojawią się kolejne filmiki. Pozdrawiam i do usłyszenia.